Siemanko, siemanko, witam was serdecznie. W tym odcinku chciałbym wam pokazać mój plecak GoPro Hero w końcu. Ale biorę się też za robotę. Zrobiłem ramę niedawno, muszę ją teraz zainstalować, wytargać stare słupki, zainstalować nowe, więc będę brał się powoli za robotę. Zobaczymy też jak to pójdzie, bo nigdy tego nie robiłem, nie mam totalnie żadnego doświadczenia w tym kierunku. Zdecydowałem się robić tą bramę sam, instalować ją sam, bo po prostu przez tego COVID-a nie można w tym roku nigdzie jechać, więc mam trochę więcej urlopu. Warto czasami sobie coś właśnie zrobić samemu, próbować chociaż zamiast brać fachowców, zaoszczędzić trochę kasy, dzięki temu można sobie coś kupić i cieszyć się po prostu tym. Ja zamówiłem sobie deskę elektryczną, która gdzieś tam już powoli do mnie idzie. Cieszę się z tego powodu. Zamówię sobie też jeszcze jakieś gadżety do mojej kamery GoPro. To na pewno będzie mi ułatwiało nagrywanie. No i tyle, biorę się za robotę. Coś się dzieje i to jest najważniejsze. Także jedziemy. Dwa kawałki ucięte. Teraz muszę to przeschować. Pomalować. No i słupki będą mniej więcej gotowe do zainstalowania. Mam jakiś tam określony plan, ale nigdy nie wiem tak naprawdę jak ta robota pójdzie i prawda jest taka, że zawsze to jakoś tam idzie do przodu. Ciężko pracują. Słuchajcie, wypożyczyłem młot pneumatyczny. Będzie ciekawie. Jeśli chodzi o tą robotę tutaj, to mogę powiedzieć, że wiem, że nic nie wiem. Po prostu wykonuję następny krok. Zauważam, że tak samo jest właśnie z tym online biznesem, czy z jakimś tam rozwojem, czy nauką tego marketingu internetowego. Całokształt, wizja przyszłości, jakiegoś celu jest gdzieś tam daleko. Co my możemy zrobić? Po prostu robić małe kroczki, patrzeć później jak gdyby z pewnej odległości, jak to wygląda, gdzie się znaleźliśmy, co do tej pory zrobiliśmy. Przybliżamy się i robimy następny krok, tylko w taki sposób można się rozwijać moim zdaniem. W innym razie po prostu by nas to wszystko przytłoczyło, także idziemy. Jest okej. Niezła zabawa. Najgorsza robota zrobiona. Fajnie, czuję się dobrze. Zmęczony, ale szczęśliwy. Sylwuś, co to za chleby tam upiekłaś? Opowiedz. Nie. Gadaj. Nie. Upiekłam normalnie chleb. Kosztuję swój chleb bananowy, swój ulubiony Romana. Chlebek jest dobry. Dzisiaj z mąki orkiszowej i z mąki pszennej. I z mąki żytniej na drożdżach, a do tego są orzechy mózgowce, do tego jest chia seeds, czyli tak zwana, jak się to nazywa po polsku? Ziarna chia. To jest coś tam, nie, to jest bardzo zdrowe i to się daje do sałatek, musiałabym zobaczyć co to jest. I do tego, co daliśmy? Dobra, Sylwia, bo przecież taśma się skończy. Wyraźnie do ciebie, ale nie do taśmy. Co ona tutaj widzi? Nie chce pomóc. Ostatnie dokończanie. Co się dzieje?
No, tatuś tu naprawi, żebyś się nie dziubła tym. Jezus. Brama zrobiona, Sylwia tu jeszcze maluje półkę, tak? Jest na kwiatki, które sobie dzisiaj kupiłam, podobno setne już, nie? Tak. Może niech na razie sobie snie tu, bo będzie śmierdzić w domu, wiesz? Sąsiad mi pomógł zabetonować słupki, kolega Sebastian pomógł mi pospawać, a właściwie to pospawał mi zawiasy. No i brama stoi, no nareszcie szok. A teraz Sylwia jeszcze stwierdziła, że pomaluje sobie półeczkę i napijemy się po prostu. Winka za bramę, cheers! Słuchajcie, chciałem wam pokazać ten plecak w końcu. Tak jak mówiłem wcześniej, zamówiłem sobie dechę i tak zastanawiałem się, gdzie właściwie będę pakował ten swój cały sprzęt wraz z dronem, z jakimiś tam stojakami i tak dalej, tripodami. I pamiętam, że oglądałem ten plecak już wcześniej, GoPro, one były strasznie drogie, bo kosztowały w granicach 140 euro chyba nawet. No i gdzieś tak sobie zacząłem szkiertać w internecie i znalazłem wyprzedaż tutaj w Irlandii w sklepie internetowym Camera Kit. I kupiłem ten plecak za 6 dyszek, także opłacało się. Słuchajcie, przede wszystkim ma mocowanie na kamerkę tutaj na ramieniu. To bardzo chciałem mieć, bo rzeczywiście, nie wiem, jeżdżąc na deskorolce lub w jakichś wyprawach w góry, podpina się kamerkę po prostu na klacie i można sobie kamerować z takiego ujęcia też. Dodatkowo myślałem, że będzie trzeba dokupić, ale jest w wyposażeniu. Integrated chest mount, czyli można sobie podpiąć tutaj. I na tym mocowaniu na klacie, jak widzicie, tak samo można podpinać kamerkę i kamerować po prostu z takiej perspektywy ze środka klaty. Także to jest dodatkowa opcja nagrywania. Do tego wszystkiego jest tutaj taka mała kieszeń z gumkami. Też można sobie dokupić taki gadżet, taki, nie wiem jak to nazwać, coś w stylu selfie sticka, który ma wbudowany tripod i rozkłada się w różnych kątach jak gdyby. Można sobie go tutaj podczepić. I można wtedy nagrywać tutaj za ramienia z takiej perspektywy, więc no na pewno ma to, ma ten plecak wiele fajnych, ciekawych opcji. Do tego wszystkiego jakość wykonania no jest masakra, naprawdę jest niesamowity. Ma dodatkową kieszeń, można sobie powkładać jakieś kamerki, GoPro, jakieś gadżety, tutaj jakaś kieszonka na zamek, na jakieś mniejsze wyposażenie swojego sprzętu. Tutaj ma dodatkowo jeszcze kieszenie w środku. Tutaj następna kieszeń, to wszystko jest miękkie, twarde. Naprawdę no jest super. Tu jeszcze jest guma w środku. Widzę, że tutaj można na przykład sobie tak samo, nie wiem, włożyć kontroler do drona. Do tego wszystkiego jeszcze z tyłu jest kieszeń, taka płaska, utwardzona na jakiegoś małego laptopka. Także no kurde, powiem wam, że jest niezły. No i to właściwie tyle z tym plecakiem. Na pewno jak przyjdzie mi ta decha w końcu, ona idzie długo, bo tam na Europę jak jest wysyłana, to shipping jest w granicach 30-35 dni. Także trochę muszę poczekać na tą moją dechę, ale jak przyjdzie, to będziecie mogli zaobserwować, z jakich kątów właśnie można nagrywać, jak to wygląda, jak funkcjonuje kamerka GoPro 8 Black. No i tyle. Mam nadzieję, że kogoś być może zainteresowałem tym plecakiem. On już jest na rynku od dłuższego czasu. Teraz po prostu w tym momencie można go kupić troszeczkę taniej, więc ja na pewno polecam. Brama skończona. Słuchajcie, i to by było na tyle w tym odcinku. Już nie będę przyciągał. Wziąłem się znowu za drugą robotę tutaj. Czyszczę po prostu ramę, która nie była odpowiednio pomalowana na początku, jak żeśmy ją postawili,
i teraz mam po prostu dodatkową robotę. Sobie poobdzierałem jak łapę tutaj, wbijały mi się jakieś druty w twarz, w ogóle jakaś masakra, ale chciałbym to po prostu skończyć mi z głowy i skupić się tylko i wyłącznie na jakichś takich fajnych, ciekawych rzeczach. Także dużo zdrówka, dziękuję za uwagę, hej! Jakieś mniejsze, proszę ja was, na jakieś mniejsze...